Środa 3 lipca, 8:12 rano. To są wideo komentarze indeksowe bez FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu zależności na indeksie technologicznym Nasdaq, na S&P 500, na DAX-ie i standardowo na naszych krajowych futures na WIG 20. Praktycznie w szablonie, który tutaj będzie tłem do naszych tutaj analiz, do komentarza, są pivoty miesięczne i wszystko jest jakby w ujęciu dziennym. Do tego dołączam tutaj wskaźniki CCI, RSI, czyli taki dosyć mocny standard. To co najważniejsze na DAX-ie, to w tym momencie jesteśmy gdzieś w okolicy otwarcia wczorajszego dnia, więc mamy praktycznie po nocnych zmianach mamy praktycznie taką lekko podażową reakcję, cofnięcie się z okolic wczorajszych szczytów, z okolic 12545, natomiast nadal jesteśmy w konsolidacji tutaj na futures okolice 12470, 12545, ale to co najważniejsze, To fakt zawrócenia linii CCI z ekstremalnych poziomów w dół, więc rozpoczęła się taka faza lekkiego schłodzenia, przy czym zobaczmy, że RSI tego nie potwierdza. Na linii RSI nie mieliśmy przesilenia wzrostowego powyżej 70 punktów i linia tego wskaźnika dalej oscyluje, faluje wzrostowo, więc to momentum, które trwa już od przeszło 20 sesji, jest aktualne. To co najważniejsze na ten miesiąc, to przebywanie w takim zakresie 12678, 12147 według miesięcznych pivotów pokazuje, że tutaj mamy taką próbę na razie realizowania płaskiej zmienności w układzie szerokiej bazy. To, co także ważne, to że w ostatnich praktycznie miesiącach mieliśmy wzrostowy price action, więc gdzieś mniej więcej na 12147 lub okolice tutaj S1 11856 popyt powinien, jeśli wydarzyłaby się korekta spadkowa, popyt powinien tutaj przy tych mniej więcej okolicach reagować. Natomiast dopiero wyjście z tego zakresu 12678, 12147 powinno uwypuklić jakby to momentum, ten kierunek, przy czym na tą chwilę przewagę ma tutaj obóz popytu i to pomimo tak naprawdę rozpoczętej delikatnej korekty spadkowej. Być może ona dąży do zakrycia tej luki wzrostowej, która nam powstała po rozpoczęciu rozejmu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, przy złagodzeniu tutaj postawy Stanów Zjednoczonych wobec Korei Północnej. No i co ciekawe, po danych makro odnośnie aktywności wytwórczej w sektorze przemysłu, usług, danych makro tak naprawdę głównych gospodarek świata dosyć niekorzystnych, tak, za czerwiec. Więc tutaj być może rynek zaczął reagować na to, że jest przy maksimach, no i sprzedaż faktów może prowadzić do lekkiego schłodzenia. Natomiast przedstawione zależności i bariery warto obserwować, bo tutaj raz na jakiś czas będziemy odświeżali tą makietę, ten szablon, czy tutaj rzeczywiście doszło do rozwinięcia wzrostowego, czy ewentualnie zmienił się układ sił. Na ten moment układ siły jest wzrostowy, ale lekka korekta spadkowa się rozpoczęła. W przypadku S&P 500 jesteśmy tak naprawdę w przedsionku większej zmienności. 3032 punkty od góry, od dołu 2880 punktów, co opisywałem wczoraj w prostu z rynku. To jest przedział, w którym możemy mieć wahania. Tak? Jak widać, nawet rekordy na Wall Street, ewentualnie osiągnięcie niższego pułapu względem poprzednich dołków, czyli poniżej 2914, niższego pułapu w ramach takiej korekty spadkowej, ewentualnie dynamicznej realizacji zysku. Natomiast nadal to będzie przedsionek. Dopiero wyjście z tego zakresu 3032, 2880 punktów
potwierdzone wolumenem, oczywiście zwiększonym, większą aktywnością inwestorów, większą zmiennością, powinno kierować właśnie na lipiec, ale także taką projekcję na praktycznie to drugie półrocze w stronę ekstremalnych już poziomów, na przykład tutaj jako R2 według pilotów 321, a nawet 3273, i rozrzut z poprzednich miesięcy pozwala na takie poziomy, co ciekawe. A z drugiej strony, jeżeli tutaj do głosu doszłaby strona podażowa, przełamała w dół 2880 na większych wolumenach, kurs nie byłby później w stanie na przykład powrócić powyżej 2958-2950, no to moglibyśmy ten rok kończyć w ramach takiej fali spadkowej, gdzie pierwszym targetem to 2792, a następnie 2640. Więc rynek, pamiętajmy, że w lipcu dla S&P 500, mierząc ostatnie 10 lat, w lipcu był 8 razy nastawiony wzrostowo, gdzie ta stopa zwrotu często przekraczała 3%, a miejscami wynosiła nawet i 7, i 9%. Także rynek w lipcu bardzo często jest wzrostowy. To de facto pasowałoby do tego momentu, które teraz posiadamy, więc rynek byka i rekordy na Wall Street teraz jest to, o czym się mówi najczęściej na wszystkich miejscach, we wszystkich miejscach w sieci. Główną taką przesłanką właśnie do tego, żeby te rekordy pojawiły się, no jest poluzowanie, zdecydowane poluzowanie prezydenta Trumpa w stosunku do Huawei'a. No, w zamian tutaj prezydent Chin miałby zgłaszać większą aktywność na zamówienia w rolnictwie. To może się podobać. Pamiętajmy, że przyszły rok to jest rok wyborczy, więc bardzo, bardzo często jest jakby jeszcze ta faza rynku wzrostowego, tak, w roku prezydenckim tak naprawdę. A więc to, ta układanka również wynika z faktu, że w okresie maj, czerwiec mieliśmy już silną korektę spadkową, ale zakończoną dywergencją prowzrostową, a wskaźnik RSI na tyle się schłodził poniżej 30 punktów, że teraz w ujęciu dziennym, jeżeli wyszedł, to i tak zyskuje zaledwie 22 sesje. Natomiast wcześniejsze jego praktycznie zniżkowanie miało zakres przeszło 22 sesji, a jesteśmy w rynku byka przecież. Więc te fale czasowe i procentowe zakresy są dłuższe dla fal wzrostowych. O tym trzeba też wiedzieć, więc to by się wpisywało w lipcową układankę taką prowzrostową, natomiast to rynek wybierze, o tym pamiętajmy. Natomiast zakres 3032-2880 punktów trzeba śledzić jako taki przedsionek do wstępowania większej zmienności. No i właśnie to, co stało się praktycznie z decyzją odnośnie Huawei, jest dosyć pozytywna odsłona dla rynku, że tutaj będzie spółka chińska mogła współpracować z największymi amerykańskimi jakby firmami technologicznymi. To już pierwszy taki sygnał dostaliśmy od rynku półprzewodników, że tutaj ta decyzja spotkała się z pozytywnymi reakcjami inwestorów z Wall Street właśnie z tego sektora, z tego segmentu, ale cały generalnie indeks technologiczny tutaj Nasdaq bardzo ładnie doszedł do okolic 7840, no i trzyma się przy maksimach. I to, co ważne z mojego punktu widzenia, jeżeli rynek będzie w najbliższych dniach ulegał słabym korektom spadkowym i próbował przyklejać się do maksimów, a na wykresie będzie panowała taka swoista cisza, na rynku również, nie będzie jakichś gwałtownych szarpań, ruchów, te wolumeny będą w miarę malały, rynek będzie się uspokajał. Pamiętajmy także, że dzisiaj mamy skróconą sesję na Wall Street, jutro świętujemy Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, więc to też może sprzyjać niższej aktywności, ale to, co ważne, to, co się stanie później, gdy będzie rynek powracał na przykład do tych praktycznie maksimów hossy, i będzie cisza, nie będzie mocnych cofnięć, to zawsze w historii przeważnie, no, taka prawidłowość powstała, że ta cisza sprzyja zbieraniu sił na wybicie kolejne wzrostowe zgodnie z trendem, z tym, co mamy teraz na wykresie. RSI jest w fazie przed prześleniem, bo nie wybił się powyżej 70 punktów w układzie dziennym. Więc dopiero wyjście powyżej 70 punktów połączone z dużą dynamiką na kursie, a
jak widać, pierwszy opór, taki ważniejszy, to 8016 punktów. Jeżeli to by było połączone i byśmy zwyżkowali, doszłoby do przesilenia, dopiero potem jakaś faza spadkowa i tak nie gwarantowałaby zaburzenia tego momentu wzrostowego. Ale o wsparciach ważnych trzeba pamiętać. 7,4, 7,8, to mniej więcej te okolice, ale także klasyka pokazuje nam taki ważny rejon 7,3, 4,4, 7,3, 6,7, taką strefę punktową. To tak, tak jakby na ten miesiąc nawet. A więc o tym trzeba wiedzieć. Jeżeli chodzi o FPL20, to za niespełna 22 minuty rozpoczniemy handel, ale wczorajsza sesja pokazała genialną reakcję na miesięczny pivot 2279, więc ta strefa 2275-79 jest teraz taka propunktowa. Natomiast sama zwyżka została wyprowadzona na kilku papierach z WIG 20, na co de facto musiała zareagować jakby wycena instrumentów pochodnych. Przy czym lokalna konsolidacja 2263-56 od dołu, od góry 2324-2327, a nawet nieco wyżej 2330-31. Ta konsolidacja jest według tutaj ermanometrii, według takich ciągów trójwymiarowych, czasowych, procentowych, według tej siły, która tutaj nam się ładnie zakorzeniła na wykresie, jest takim lekkim schłodzeniem i przystankiem przed nową falą. Tak naprawdę mieliśmy taki silny ruch wzrostowy, teraz mamy spoczynek, więc w czasie on się rozciąga i pobiera trochę energii, ale miejmy nadzieję, że tutaj większa aktywność pojawi się na wybiciu z tej konsolidacji. Wówczas to wybicie powinno nosić takie miano dosyć istotnego. Wsparcie na ten miesiąc, takie bardzo ważne, 2230 i od dołu nieco niżej 2220 to strefa popytowa. A ten opór, z którym mogą tutaj walczyć inwestorzy, to 2339 i nieco wyżej według klasyki 2350, 4950. 52, no tak mniej więcej, takie odfiltrowanie od góry. Natomiast zakres na ten miesiąc spokojnie 2388, według pivotu 2449 nawet. Jeśli doszłoby do takiego sygnału long breakout, to są to zasięgi, które według klasycznych miesięcznych pivotów mogą zaistnieć. No a z drugiej strony przełamanie przedstawionej wcześniej strefy popytowej rzutowałoby uwagę graczy na 220. Jeżeli mielibyśmy rozpatrywać dosyć taki negatywny scenariusz, jeżeli układ sił by się zmienił, jeżeli wyszlibyśmy w końcu właśnie z tej konsolidacji dołem przez 2250. Dziękuję za uwagę.